Joined your channel. Siema widzowie, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek z taki trochę inny, ponieważ dwa razy uciekłem z nóżek w ciągu 5 minut. Także mam nadzieję, że stawicie tutaj suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Jeśli chcielibyście, żebym wam zrobił skrzynkę na masowych kordach z 3 stakami bloków złota, które sobie tutaj odłożyłem elegancko, to dobicie tej 500 łapek, a ja po prostu wam podam kordy tej skrzynki do opisu. Więc jak ktoś będzie chciał, to po prostu będzie sobie mógł te złoto wziąć. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, sub, łapka w górę i dzwonek. Także elo, miłego oglądania, pozdro! Co? Mój łuś! Co? Czekaj, bo... Nie wiem, czy to będzie wtedy szósty. Mam nadzieję, że ten typek jak będzie uciekał, to on będzie mnie knockał. Hej! What the fuck? Teraz jestem na spawnie. Dzięki, stary! Te ziomki nie mogą być za dobre widzowie! User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Koks is it? I wrzucę... A to jest ich kumoid! User joined your channel. Co jest gra? User was moved out of your channel. Co jest nie tak? O kurwa! Wyśliwe pieprzone! Ja... Serio mają takie coś? Widzowie, to nie było czasami zabronione na craftkorze? Nie miało być czasami trapy zabronione? No, nie wpierwałem tam jeszcze. User joined your channel. Please powiedzcie, że ten debil ma perły. User disconnected from your channel. User joined 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 your channel. O nie! O nie! O nie! O ja pierdzielę, nie! Joined your channel. Your channel was edited. Ało! Nie, no to jest po prostu pech! Ej, to jest widzowie naprawdę pech po prostu! No kuźwa, ja rozumiem mieć nogi, cokolwiek, ale nie takie coś kuźwa chamskiego! Naprawdę! Ej, no... Serio, ludzie robią coś takiego kuźwa? Ale te gili to są kur... To są takie gili...
Koksa zjadł frajer. O kuźwa, wyjście tu mają. Wypierniczaj, grubasie. No soj grupę! Grubasie! O kuźwa. Nie, no kumpel, jestem przyszedł. No, zawołajmy kumpla, pewnie. Zakoblujcie, no tak, kuźba. Nie, no. No, wyjście. No, knoknij, knoknij, no. Po, frajerzy, palcie buta, kasztany, tam. Fu! Masz refila, psie, kuźwa, udław się tym gnoju, kaprzekaształy. Fu! Udław się, chamie. Udław się, kuźwa. Udław się, psie. Udław się, gnoju, mały, zakaształy, no. Kuźwa, gościu, wypierniszaj, kto ci aliment. Weź, pal buta, kasztanie. Dać, no! No dawaj, no! O kurde. Jeszcze zginie! Jeszcze ten zginie! Ajajaj, kara. Mógł zginąć, mógł zginąć. Widzowie! Jeszcze tak stwierdziłem, że dogram sobie do odcinka otwieranie kobliksów, bo dostałem tutaj od 10-latka, także bardzo mu za to dziękuję. No i może sobie te kobliksy otworzymy, tylko ja to miałem w tym sejfie, chyba, o, w tym sejfie miałem to, bo mam dwa sejfy. Są moje dwa z takich kobliksów, ciekawy jestem, ile po prostu pereł z nich wypadnie. Makro odpalone, także otwórzmy sobie to. Obstawiam, że wypadnie gdzieś tak około 10 pereł, mam w tym momencie 34 pereł w depozycie, więc otwieramy. O, ciekawy jestem, no radę, fajnie, bo gdyby to wypadło jak 10 pereł, byłoby po prostu zajebiście. Bo mega, mega te pery by się po prostu przydały, ale widzę, że tu chyba żadna pera póki co nie wypadła. O kurde, tylko no, na razie to dużo syfów wypadło. Dobra, okej, okay, sprawdźmy. Następny tutaj lecimy z koboliksami. Ostatni stack. Dużo tych wiaderek lawy wypadło, muszę sobie je pozbierać, bo one się w sumie mogą przydać. Uwaga, dobra, elegancko. Okej, okay. Dobra, sprawdźmy, ile mam tych perełek w depozycie. Depozyt. Mam tych perów w necie w deposydzie, aha, tylko 5 perów mi wypadło, w sensie 5 perów mi wypadło z dwóch stacków kobliksów. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, tyle, po prostu wam cię chciałem dograć, pozdro.